paczek do przepakowania. Tak wygląda nasza pierwsza praca w Afryce jako wolontariusze. Zapraszam na odcinek. No już trochę zrobione. Część dalsza nadejdzie. Oto efekt końcowy naszej pracy. Oczywiście nie jest to zrobione profesjonalnie, ale na możliwości, które nam dano. Mieliśmy tylko 3 niecałe taśmy, ale udało nam się to wszystko pokleić. Wszystko tak, jak powinno niby być, chociaż nie do końca. No, misja na dzisiaj zaliczona. Tutaj przyjechała kolejna organizacja, która zabiera paczki dla kolejnych potrzebujących rodzin, a później Wam opowiem dokładnie dla kogo. Są to paczki, które wczoraj zrobiliśmy, no i teraz wyjeżdżają. Więc jak widzicie, 40 paczek już poszło, a ja Wam pokażę teraz. Tutaj Pan ochroniarz siedzi, a tutaj właśnie są te paczki. Zaraz przyjedzie odbiór tych paczek, no i będzie gitarka. Jako wolontariusze dostaliśmy też kamizelki. No i właśnie przyjechała ciężarówka po odbiór paczek, zaraz będziemy pakować. Do tych paczek, które robiliśmy, jeszcze dopakowali soki, które przywieźli właśnie. I powiedziałem Wam, że dopakują tą ciężarówkę, ale okazuje się, że najpierw ją trzeba rozładować, a później dopiero załadować tamte produkty, ponieważ no... Bank Żywności posiada tylko i wyłącznie jedną ciężarówkę i jest im ciężko z transportem. Dobra, tak jak Wam mówiliśmy, jeden transport przyjechał dzisiaj z sokami. Później załadowaliśmy następną ciężarówkę, a teraz przyjechała jeszcze jedna, gdzie będziemy rozładowywali albo ładowali, nie jestem pewien. Nie, będziemy dokładnie rozładowywali kolejną ciężarówkę, która przyjechała z sokami. No i co, jest to ostatni transport na dzisiaj. Tutaj chłopaki segregują żywność. No i będziemy działać dalej. A tak wygląda transport. Pakujemy to wszystko do wózków. Tam chłopak rozpakowuje. I wjeżdżamy tymi wózkami w taki sposób jak Kuba teraz. I wwozimy to i układamy na palety. Cały tir rozładowany dosyć szybko, gdzieś pół godzinki. I teraz Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście dużo uszkodzonych produktów jest, które ciekną, ale tak to wygląda. Widzicie, sterta rośnie, jutro jeszcze jeden transport, też Wam go pokażę. Ogólnie mam chwilę czasu, to pokażę Wam jeszcze magazyn. Tutaj są produkty do sortowania, taki mały składzik. Tutaj wszędzie już to widzieliście, też produkty do sortowania, do pakowania w paczki. Różnego rodzaju artykuły jak chemia, soki, napoje, płatki, no wszystko tu jest. To co zdobędą po prostu ze sklepów idzie właśnie dla tych biednych rodzin, osób starszych, które no, nie mają pieniędzy na to, żeby się wyżywić. Tak wygląda plakat. A tak wygląda magazyn z góry. Później oprowadzę Was po tej części. Tak się rozpoczął i tak się zakończył dzień. Zakażenie palucha, a reszta u Kuby. Siemandero 320. Pierwszy dzień brania leków. Tutaj, co widzicie za mną, to nasz pokój, którego Wam nie pokażę oczywiście ze względu na syp, którego się wstydzę. Ale przejdźmy do rzeczy. Pokażę Wam, jak wyglądał nasz wczorajszy dzień i jak wyglądają tutaj badania, recepty i różnego rodzaju rzeczy, ponieważ wczoraj nagrałem tylko i wyłącznie tą poprzednią scenę. Więc to wyglądało tak. Drugi dzień naszej pracy, pod koniec dnia zaczęliśmy się źle czuć. Kuba dostał mocnej gorączki, mnie zaczął paluch boleć i też mnie zaczęło telepać. No i mieliśmy totalnie spierdzieloną noc. Myślałem, że Kuba ma tyfusa, jednak okazało się, że nie. Ja nie wiedziałem, co mi jest, bolał mnie tylko palec, miałem temperaturę i jakieś tam drgawki.
No i po nieprzespanej nocy, zaraz z rana ruszyłem do apteki po leki na tyfusa. I okazało się, że to nie był tyfus. No i wyszło tak, że Paulina bardzo poprosiła nas, żebyśmy się nie leczyli na własną rękę i poszli do kliniki medycznej, zdawali się z lekarzem i po prostu wszystko wyjaśnili tak, jak ma być. Tak wygląda moja ręka. Nie mogę na razie jeszcze jeden dzień tego ściągać i polega to na tym, że muszę polewać to takim płynem dezynfekującym. Jutro pierwszy raz mogę to odwinąć i w ogóle ściągnąć. No i tak, przejdźmy do rzeczy. Tak wygląda konsultacja. Dostajecie taki kwitek i płacicie za to 15 tysięcy, gdzie jest to nawet nie podane w euro, 22,88 euro. Sorry, że tak słychać deszcz, bo zaczęła się pora deszczowa, non-stop pada, są potężne burze, zalewa to miasta. No i tak, wylądowaliśmy w tej klinice i dostaliśmy taki papierek, oczywiście czekaliśmy bardzo dużo czasu na konsultację. No i poprosiliśmy o badania krwi kompleksowe z malarią, tyfusem, dengą i różnymi tego rzeczami. I zaraz Wam pokażę, jak to dalej wygląda. Wyobraźcie sobie, że Paulina, ponieważ musiałem to z nią skonsultować, powiedziała, że to jest i tak mała cena za to wszystko, ponieważ badania na tą chorobę dengę są bardzo drogie i wyszło na 155 tysięcy coś tam, 84, prawie 85 euro. Dla mnie to była masakra, no ale to nic, tak wyglądał rachunek za badania, a tak wyglądają badania. Zobaczcie, klinika medyczna, bla, bla, bla. No i tutaj pierwsze macie o krwi, drugie to jest immunologia, trzecie to jest na malarię, oczywiście ja mam negatywny, jakoś mam szczęście do tej malarii i jej nie mam. A to jest rezultat badania na dengę. No, nawet się zdziwiłem, że podali mój wiek, 32 lata i 3 miesiące. No i tak wygląda ten papier, który no wiadomo, tłumaczy wszystko. Mam zakażenie palucha. Później jak to odwinę, no zobaczę, jak to będzie wyglądać, czy będę mógł Wam to pokazać, czy nie. No i przejdźmy dalej. Tak wygląda recepta, znaczy rachunek za recepty, który dostaliśmy na końcu. No mała kwota. A tak wygląda recepta. Pani po prostu na kartce rozpisała, jakie leki mam brać. I przez jaki okres czasu muszę brać antybiotyki przez 8 dni, gdzie nie mogę wykonywać jakichś tam większych wysiłków, no ale to mniejsza z tym. Przejdźmy do leków. Leki wyglądają tak. Dostałem jakiś płyn na skórę, ponieważ mam wysypki. Dostałem ten antybiotyk na zapalenie krwi, znaczy jak to się nazywa, sepsa, coś takiego. I muszę brać to przez 8 dni. Tu też coś na jakiś też antybiotyk, który muszę brać tylko w nocy. Przeciwbólowe, no i witamina C. No i trzeba się dobrze odżywiać, nie? To jest rachunek za leki ogólnie. No i powiem Wam, że wyszło 34,40, a za same badania 113. Muszę Wam serdecznie podziękować, bo gdyby nie Wy, to byśmy nie mogli po prostu tego zrobić. Dobra, wracając do tematu tego palucha śmiesznego, pokażę go Wam. Tak wygląda, jak jest zdrowy. A tak obrzydliwie wygląda, jak jest napuchnięty i zakażony. Najlepsze jest to, że oparzyłem się po prostu garnkiem. To jest sala konferencyjna ogólnie. Tak to wygląda, bardzo ładny obraz. Oparzyłem się garnkiem i wyobraźcie sobie, że po paru dniach dopiero to wyszło. Nie wiem, jak można się w taki sposób zakazić, ale wytłumaczono mi, że to jest raczej od osłabienia organizmu. No i nie ma się co martwić, bo na pewno się wyleczymy. No i niestety musimy posiedzieć trochę i odpocząć, pobrać antybiotyki, wybrać je do końca i wtedy się zregenerujemy. Co Wam chciałem powiedzieć? Tutaj pada screen z Patronite'a. Serdecznie Wam dziękuję za wsparcie. Kuba Wam też na pewno podziękuję w odcinku. Jesteście niesamowici i chciałem Wam coś powiedzieć. Nawet jeżeli ta składka nie dojdzie do końca, to się nie martwcie o naszą podróż, ponieważ zadecydowaliśmy, że obojętnie co by się nie działo,
to i tak jedziemy, czy idziemy przez Ganę, idziemy przez dalsze państwa, czy tam pojedziemy, ze względu na to, że nie będziemy omijać żadnych krajów. Nie chcemy tego robić, chcemy zwiedzać, chcemy kontynuować nasz projekt, ponieważ wy nam też dajecie taką wielką motywację do tego, żeby po prostu to zrobić. Nie będziemy rezygnować z tego projektu i nie będziemy robić takich cyrków, że lecieć samolotem na przykład do innego kraju i dopiero tam kupować rowerów i jechać dalej. Nic z tych rzeczy. Robimy tak, że dopóki nie uzbieramy na rowery, no to będziemy się poruszać w jakiś tam sposób, czy piechotą, czy jakimś tam transportem, zobaczymy. Jeszcze dokładnie nie ustaliliśmy tego z Kubą, no ale się nie poddajemy. Na koniec tego odcinka chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować i jak od Jakuba, i ode mnie za wszelkie wsparcie, które nam udzielacie, za dobre słowa, za wszystko, naprawdę jesteście cudowni. Zapraszam też do subskrybowania kanału Kuby. No a my kurujemy się dalej. Niedługo będzie nowy odcinek, gdzie opowiem wam zupełnie więcej, ponieważ no już nie dałem rady zrobić tego w tym krótkim odcinku, o tej organizacji, czym ona się zajmuje, do czego dąży, jakie są tego efekty, statystyki i różnego rodzaju ciekawostki. Więc zapraszam was na kolejny odcinek i do zobaczenia.